Przejdźmy teraz do najbardziej tutaj kontrowersyjnego pytania i pewnie odpowiedź będzie trudna z Pana strony. Chciałbym teraz Pana zapytać o te nieszczęsne, dlaczego nieszczęsne, to zaraz powiem, przyłącza. Otóż krążą w mediach i na forach internetowych informacje, że za przyłącze trzeba będzie zapłacić w zależności od miejsca, od lokalizacji, od długości od 2 do nawet 11 tysięcy złotych. Chciałem Pana zapytać, na jakiej podstawie, według jakich kryteriów to jest wyliczone i przez kogo? I czy to rzeczywiście tak będzie, czy też może te kwoty będą jeszcze inne? Kiedy zainteresowani otrzymają konkretne tutaj informacje w tej sprawie? Tak jak pan redaktor powiedział, to jest bardzo trudne pytanie. Wiemy o tym wszyscy. Postaram się udzielić odpowiedzi, no może nie do końca satysfakcjonującej, natomiast wyjaśnić kwestię tych kwot, które pan tutaj podał. Przede wszystkim, żeby ocenić koszty tych przyłączy, no trzeba wziąć pod uwagę te dostępne dane, które mamy w tej chwili. Na 6 zadań realizowanych w trakcie projektu podpisane zostały umowy z wykonawcami, w których przyłącza również zostały objęte tym zakresem wykonania tych umów. Na pozostałe z nich mamy w tej chwili tylko kosztorysy inwestorskie. Po tych 6 zadaniach widać dosyć wyraźnie, że no kwoty, czy powiedzmy cena za metr bieżący przyłącza, bo tak można liczyć, no znacznie odbiegają. No oczywiście, no zwykle jest tak i to się tutaj też potwierdza, że kosztorys inwestorski przewiduje znacznie wyższe koszty niż te, które później w rzeczywistości są ponoszone na realizację. No i to właśnie dokładnie tutaj ma miejsce. Do tego można jeszcze też dołożyć, powiedzmy, jakieś koszty szacunkowe wykonania przez zebrane od różnych wykonawców. My coś takiego zrobiliśmy. Na podstawie tych 3 źródeł dokonaliśmy szacunkowej wyceny przyłączy, które zostały przewidziane do realizacji w trakcie projektu. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że średnia cena za przyłącze, średnia cena to jest powiedzmy do 5 tysięcy złotych za jedną sztukę przyłącza. Te kwoty, które pojawiały się w tej chwili, do tej pory w różnych miejscach, bo to były czy fora internetowe, czy ewentualnie jakieś spotkania z radnymi, czy z mieszkańcami, podejrzewam, że wynikały z różnych, z informacji pobieranych z różnych źródeł. Jeśli się spojrzy w jeden kosztorys inwestorski, to te ceny będą inne, w drugi będą inne, koszty na przykład z jednego z zawartego kontraktu też będą inne i różne będą w różnych miejscowościach i w tej samej miejscowości też będą różne ze względu na długość, ewentualnie warunki gruntowe, ale głównie to jest związane z długością tego przyłącza. Na podstawie kalkulacji, którą w tej chwili przeprowadziliśmy, średnia cena takiej jednej sztuki przyłącza to jest do 5 tysięcy złotych. A panie prezesie, co się wydarzy, jeśli nie będzie wykazany tak zwany efekt ekologiczny, czyli tych, jak mówią i piszą i na sesji to słyszeliśmy, czyli te 120 przyłączy na 1 kilometr sieci? Po pierwsze, nie 120 przyłączy na 1 kilometr sieci, tylko 120 mieszkańców przyłączonych na 1 kilometr sieci. To jest duża różnica, to jest czterokrotnie mniejsza cyfra nam wtedy wychodzi. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy nie osiągniemy tego efektu ekologicznego. Nie ma takiej możliwości w ogóle. Znaczy nie biorę jej pod uwagę. Problem polega na tym, żeby mieszkańcy chętnie przyłączali się do sieci. To mają taki obowiązek, to wynika z przepisów ustawowych. Natomiast chodzi o to, żeby obciążenie finansowe dla nich było do przyjęcia. No i na tym polega, rozumiem, ja tak pojmuję ten problem. I żeby go rozwiązać, no z każdej strony są naciski na rozwiązanie tego problemu i chciałbym, żeby to rozwiązanie pojawiło się raz, żeby było zgodne z przepisami prawa, żeby było sprawdzone pod różnymi kątami i powiedzmy, żeby było optymalne. Dlatego proszę jeszcze mieszkańców o trochę cierpliwości, bo myślę, że pół roku takich różnych zawirowań z tym związanych to jest bardzo długi okres czasu. Ja na pewno będę potrzebował mniej, tym bardziej, że również burmistrz, rada nadzorcza bardzo mocno naciskają na prezesa wodociągów, żeby przedstawił jakieś rozwiązanie. Cały czas pracujemy nad znalezieniem takiego rozwiązania. Muszę powiedzieć, nie jest to usprawiedliwienie, ale
No może w jakimś malutkim stopniu. Takie same problemy związane z przyłączami mają praktycznie wszystkie jednostki, które realizują projekty unijne. Rozwiązania, które w tej chwili są proponowane, są różne i mają pewne wady i zalety. A niektóre z jednostek realizujących projekt są dokładnie na takim samym stopniu zaawansowania jak my z rozwiązaniem, czyli czekają, szukają go. Po prostu krótko mówiąc, szukają go. Tak, ale jeszcze pan nie odpowiedział na drugą część pytania. Co się stanie, jeśli ten efekt nie będzie wykazany ekologiczny? Prawdopodobnie trzeba będzie zwrócić te środki unijne. Dlatego powiedziałem, że nie biorę takiej możliwości pod uwagę. Tak. Panie prezesie, w ubiegłym roku, dokładnie 30 marca 2010 roku, Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Czy jest panu znana ta uchwała Rady Miejskiej? Nie potrafię w tej chwili powiedzieć po dacie, ale gdyby pan powiedział, o czym ona mówi, to... Panie prezesie, mam właśnie tutaj tę uchwałę przed sobą wraz z załącznikami. Ona dotyczy przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010-2013. I w tej oto uchwale, czyli w załączniku, który jest integralną częścią tej uchwały, jest zapisane, że przyłącza ma wykonać gmina jako ten główny, że tak powiem, no inwestor, powiedzmy to, ze środków własnych. Czyli sieć, nitki wykonuje ze środków unijnych, natomiast wyraźnie jest tu napisane, że to gmina ma wykonać przyłącza z własnych środków. Jeśli pan pozwoli, to na ten temat byśmy rozmawiali przy okazji prezentacji czy omawiania całego tego systemu finansowania przyłączy. Dobrze? To potraktujemy to wtedy jako jedno kompletne wyjaśnienie. Dobrze, czyli no na dzień dzisiejszy nie ma pan możliwości, żeby to sprawdzić i żeby konkretnie tutaj odpowiedzieć, tak? Ten problem łączy się, to jest tak, trzeba przede wszystkim ustalić, kto, na kim spoczywa ten ciężar wykonania przyłączy i kto powinien go sfinansować i równocześnie myślę, nie wystarczy tylko powiedzmy powiedzieć, że jest problem, trzeba też zaproponować jakieś rozwiązanie, dlatego chciałbym to zrobić w jednej rozmowie, być może w następnym terminie. Dobrze, czyli już dzisiaj możemy się umówić nie na konkretny termin, ale na kolejną rozmowę z panem prezesem. Myślę, że jest taka możliwość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.